Początek roku przynosi prawdziwy roller coaster na rynku ropy naftowej. Być może nie widać tego tak bardzo na stacjach benzynowych, bo chyba firmy nie do końca nadążają w reakcjach na tym, co się dzieje na rynku ropy. Przypomnijmy, że początek miesiąca rozpoczął się od bardzo dynamicznego wzrostu cen tak zwanego czarnego złota po atakach rakietowych irańskich na amerykańskie instalacje na amerykańską bazę w Iraku mieliśmy wzrost cen ropy Brent powyżej 70 dolarów a obecnie kosztuje ona zauważalnie poniżej 60 dolarów co się więc zmieniło no po pierwsze sytuacja na Bliskim Wschodzie uległa pewnemu wyciszeniu, bo chyba tak można mówić, nie mówimy tu raczej o stabilizacji, a raczej o pewnego rodzaju wyciszeniu tematu. No ale przede wszystkim e, rozprzestrzeniający się wirus w Chinach powoduje duże obawy wśród inwestorów o spadek popytu na ropę przede wszystkim ze strony Chin, ze strony transportu, ze strony przemysłu, ale również w całej gospodarce ze względu na to, że po prostu no, ludzie będą mniej skłonni do podróży, szczególnie w kierunku azjatyckim. To wszystko jest niebagatelne dla... Polskiej gospodarki, która no, ma przed sobą rok pełen wyzwań, po okresie, kiedy mieliśmy um, albo brak, albo niską inflację i jednocześnie dość wysoki wzrost gospodarczy, przychodzi nam się zmierzyć i ze spowolnieniem wzrostu, i ze wzrostem inflacji. I to, jaka ta inflacja będzie i e, jak groźne to będzie dla e, gospodarki, będzie w dużej mierze zależało właśnie od e, cen ropy. No, można powiedzieć, taka różnica dla ścieżki inflacyjnej, Czyli tego, jak inflacja kształtuje się w całym roku pomiędzy tym maksimum z początku stycznia a tych, tymi ostatnimi minimami, to jest nawet około pół punktu procentowego, czyli można w pewnym przybliżeniu powiedzieć, możemy mieć inflację 3,5% przy drogiej ropie albo 3% przy tańszej, tak jak obecnie. Robię. To ma duże znaczenie, bo niższa inflacja da Radzie Polityki Pieniężnej komfort obserwowania sytuacji i zmniejszy presję na podwyżki stóp procentowych, które w warunkach spowolnienia gospodarczego no, byłyby po prostu bardzo ryzykownym ruchem.